jeszcze raz. 2014 rok. 113 minuta finału brazylijskich Mistrzostw Świata, w którym Argentyna zmierzyła się z Niemcami. Bohater dzisiejszego odcinka szarżuje lewą stroną, po czym podaje piłkę wprost do Mario Götze. A ten przyjmuje, na klatkę piersiową uderza i daje Niemcom czwarty tytuł Mistrzów Świata w historii. Mało kto spodziewał się, że zawodnik, który wykonał tak wspaniałą asystę, skończy swoją karierę w wieku zaledwie 29 lat. Co było powodem tej szokującej decyzji, tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Ze studia witają się z Wami Piotr Bukański i Michał Chmielewski. Kto będzie, Michałku, bohaterem dzisiejszego odcinka? To już może zdradzimy, prawda? Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie André Schürrle. Tak, którego już widać za nami. I rozpoczynamy od tego, jak zaczęła się jego piłkarska przygoda. Wspomniane Mistrzostwa Świata były 20. jubileuszowym mundialem w historii, a gospodarze liczyli, że w tym szczególnym czasie to właśnie oni sięgną po upragnione trofeum. Mimo to rzeczywistość okazała się brutalna. W półfinale trafili na Niemców, którzy rozbili ich aż 7-1. Po pierwszej połowie drużyna prowadzona przez Joachima Lewa prowadziła już 5-0 i kiedy w drugiej części gry myślała już o finale, Brazylijczykom dwa gole postanowił wpakować jeszcze André Schürrle. Bohater dzisiejszego odcinka urodził się 6 listopada 1990 roku w Ludwigshafen, gdzie rozpoczął karierę piłkarską w lokalnym zespole. Szybko dostrzegli go jednak skauci Mainz, gdzie w pierwszym zespole Schürrle zadebiutował w 2009 roku. Tam trafił na Thomasa Tuchela, światowej klasy trenera, który ukształtował go jako piłkarza. Kiedy miałem 17 lat, Tuchel został moim trenerem w akademii, opowiadał André. Potem przeniósł mnie do pierwszego zespołu. Pamiętam mecz przeciwko Borussii Dortmund, gdzie występował Mario Götze, mój dobry przyjaciel. Tuchel przed spotkaniem wręczył mi kartkę papieru, która przedstawiała charakterystykę Raula Gonzaleza. Stwierdził, że mam wiele wspólnych cech z Raulem, bo on poświęca się dla drużyny i zawsze walczy na boisku. To było dla mnie bardzo ważne. Moja mama zachowała tę karteczkę, trzyma ją do dzisiaj w swojej sypialni, opowiadał cytowany przez portal Weszło. Piłkarz idealnie odnalazł się na boiskach Bundesligi, a w jednym z sezonów zakwalifikował się z przeciętnym Mainz do europejskich pucharów. Odbiór naszej drużyny był naprawdę wyjątkowy, wspominał po latach Louis Holtby, czyli partner Schürrle. Z boiska oczywiście. Mainz w przedostatniej kolejce rozgrywek pokonało 3-1 Schalke i zapewniło sobie awans do europejskich pucharów. Kibice cieszyli się, jakbyśmy zdobyli tytuł, a nie zakwalifikowali się do Ligi Europy. Niektórzy nawet wysiedli ze swojego autobusu i wsiedli do naszego. Trener Tuchel też dał się porwać radości i wieczorem wspiął się na płot stadionu, by śpiewać z fanami. Piękny finał świetnego sezonu, który zaczęliśmy od 7 zwycięstw rzędu, co było rekordem Bundesligi. Niekiedy nasza gra przerastała nasze możliwości. Pokonaliśmy Bayern na wyjeździe, a z Wolfsburgiem wygraliśmy 4-3. Choć przegrywaliśmy w tamtym spotkaniu już 0-3, dodawał kolega Schürrle. Świetna forma poskutkowała transferem do Bayernu Leverkusen, gdzie po 2 latach gry w Mainz Schürrle przeniósł się za kwotę 14 milionów euro. W zespole aptekarzy piłkarz spędził 2 lata i właśnie w tym klubie rozegrał najwięcej meczów. W 83 spotkaniach wystąpił w koszulce Bayernu. W tym czasie zdobył 23 bramki i zaliczył 16 asyst. Te liczby nie wyglądają zbyt okazale, jednak jak na skrzydłowego, Schürrle miał ogromny wpływ na grę całego zespołu. W 2013 roku w talencie piłkarza zakochała się natomiast londyńska Chelsea. Klub ówczesnego właściciela Romana Abramowicza zapłacił za Niemca aż 22 miliony euro. André Schürrle jednak nigdy nie rozkwitł na boiskach Premier League. Co prawda rozegrał dla Chelsea kilkadziesiąt spotkań, jednak strzelił zaledwie kilkanaście bramek. Wówczas trenerem był dobrze wszystkim znany José Mourinho, który mocno liczył na Niemca, jednak ten nigdy nie odpalił na Stamford Bridge. Mimo to miewał dobre momenty, a jako że był już sprawdzony w Niemczech, 2 lata później zgłosił się po niego kolejny klub z Bundesligi, tym razem Wolfsburg. Wilki wyłożyły za niego aż 32 miliony euro. Chciałem znów regularnie grać. Selekcjoner Lew powiedział mi, że Wolfsburg to dla mnie właściwy wybór i krok do przodu. Mamy świetną drużynę i możemy walczyć o trofea nie tylko w kraju, ale i w Europie. Chciałem pokazać, że jestem wart tych pieniędzy. Brałem sobie do serca wszystkie nagłówki w gazetach. Tam albo jesteś nieudacznikiem, albo bohaterem. Nie ma niczego pomiędzy. Opowiadał piłkarz, który od 2010 roku był ważnym ogniwem w reprezentacji Niemiec.
W Wolfsburgu piłkarz spędził z kolei zaledwie półtora roku, jednak ewidentnie niemieckie kluby widziały w nim prawdziwego gwiazdora. W lipcu 2016 roku Borussia Dortmund zapłaciła za piłkarza 30 milionów euro, a trenerem był dobrze znany zawodnikowi Thomas Tuchel. Schürrle nie notował kapitalnych liczb, ale mimo to cieszył się ogromną popularnością na rynku transferowym. Mimo to z roku na rok jego wartość zaczęła spadać przez ciągłe wypożyczenia do angielskiego Fulham, rosyjskiego Spartaka Moskwa. Doszliśmy do takiego momentu w karierze André Schürrle. No, w zasadzie co miał zagrać, to zagrał. Tak. Zaczynają się wypożyczenia, jakieś wędrówki po europejskich klubach. Podsumujemy to w naszej pogadance z ekspertem, z Michałem Chmielewskim, z pasjonatem. Całość, tak. No, ale nie mogę nie zacząć od tego, czego jesteśmy świadkami w tym momencie. I od człowieka, który również trenował André Schürrle, czyli trenera Tuchela. Tak, to jest bardzo ciekawe. Bardzo to fajnie ująłeś, że go trenował i go też, można powiedzieć, ukształtował jako piłkarza. I to w ogóle tutaj otwiera nam spektrum do w ogóle dyskusji jakiejkolwiek o Tomasie Tuchelu, ponieważ on dokładnie dzisiaj, czyli 21 lutego w środę, został zwolniony z posady trenera Bayernu Monachium. I teraz w sumie głównym jakby powodem i głównym zarzutem do Tuchela jest to, że on tak naprawdę w tym Bayernie żadnego piłkarza zbudować nie potrafił. Natomiast jak się okazuje, dlatego to jest moim zdaniem fajny w ogóle wątek, żeby połączyć i tego Tuchela i André Schürrle, prawda? Że Schürrle został zbudowany przez Tuchela i Schürrle sam to powtarzał. I ten Tuchel jeszcze właśnie z Mainz, Borussii Dortmund, to był, można powiedzieć, taki bardziej przyjazny Tuchel, który jeszcze te relacje z piłkarzami miał naprawdę fajne, natomiast teraz, właśnie tak jak mówiłem wcześniej... To nie ten Tuchel, którego znamy dziś, czy znaliśmy... Pewnie publikujemy to po 3 tygodniach, więc tak. Którego znaliśmy przed odejściem 4 tygodnie temu. Tak. Właśnie teraz głównym zarzutem do Tuchela jest to, że on po prostu te relacje z piłkarzami ma niesamowicie oschłe, oziębłe. Thomas Tuchel wydaje mi się, że stał się takim trenerem, który po prostu zgorzkniał i ta praca nie sprawiała mu być może tyle przyjemności, ponieważ on potrafił na konferencji prasowej powiedzieć wprost, że on robi wszystko po prostu dobrze i tą taktykę, schematy różne gry i tak dalej przedstawia swoim piłkarzom w prawidłowy sposób, tylko to ich winą jest to, że oni po prostu nie potrafią tego dobrze spożytkować i tego przełożyć na boisko. To jest raz. Druga historia, bardzo ciekawa o Tomasie Tuchelu jest taka, że tam według niemieckich mediów, albo Kickera, albo Bilda, już nie pamiętam, Thomas Tuchel po jednym z meczów, który Bayern przegrał jakoś wysoko, potrafił wejść do szatni i powiedzieć, że nie spodziewał się, że nie spodziewałem się, że jesteście aż tak słabi i po prostu nie dojeżdżacie do mojego poziomu, który ja tutaj wniosłem. Więc Thomas Tuchel naprawdę poszedł na wojnę totalną z piłkarzami Bayernu, a w Bayernie teraz grają naprawdę jakościowi piłkarze i przede wszystkim młodzi, jeszcze perspektywiczni piłkarze, jak na przykład Goretzka, który nie jest wcale starym piłkarzem, jak Kimmich, jak na przykład Matthias De Ligt, który z Bayernu przyszedł, jak Harry Kane, który jest już doświadczonym bardzo piłkarzem, rozbił bank. No i to właśnie, to jest też ciekawy wątek. Mówi się właśnie o klątwie między innymi Harry'ego Kane'a, który z Tottenhamem nie wygrał nic. Wszyscy spodziewali się, że jak za tam ponad 100 milionów euro trafi do Bayernu, no to z miejsca będzie musiał wygrać tytuł Bundesligi, ponieważ Bayern dominuje tą ligę już od niemal kilkunastu lat, tam z małymi przerwami na jakiś Wolfsburg czy Borussia Dortmund. Natomiast okazuje się, że ta klątwa Kane'a być może jest prawdziwa i nadal trwa, ponieważ Kane przychodzi do Bayernu, nagle Bayern zaczyna grać fatalnie, Tuchel zaczyna... Właśnie, to w połączeniu z trenerem Tuchelem. Tak, w połączeniu z trenerem Tuchelem, który jest teraz taką postacią, bym powiedział, niezbyt przyjazną w środowisku piłkarskim, no bo jak trener wychodzi na konferencję prasową i mówi, że ja robię wszystko dobrze, ale piłkarze nie jak wiedzą... Jak Gide, ale oni grają słabo, nie? No tak, ale ja spoko. Tak to właśnie wyglądało. Thomas Tuchel na przykład dzisiaj, czyli tego 21 w środę lutego, prawda, kiedy to, o 18. Kiedy to nagrywamy, został nazwany przez Romana Kutonia kłamcą po prostu i manipulatorem. A według na przykład Tomasza Urbana, Thomas Tuchel stosował socjotechniki manipulacyjne jakieś na tych konferencjach prasowych. Myślałem, że na swoich piłkarzach. Tak, a czy i na konferencjach prasowych, a nie wiadomo czy na piłkarzach, też tego nie robi, prawda? Więc generalnie na przykład też Michał Zachodnik, z którym oczywiście mieliśmy tutaj okazję współpracować. Tak, polecamy Wam, Waszej uwadze, odcinek o 3 najbardziej zmarnowanych talentach Premier League. Tak. Z udziałem Michała Zachodniego, który znajdziecie tam gdzieś w naszej playliście na i na YouTubie, i na Spotify, troszkę odcinków w dół.
Ale już zostawiając trenera Tuchela, żebyśmy nie odbiegli za bardzo od tematu, zostańmy przy Bundeslidze i tym, że Schürrle był zawodnikiem, który dobrze, a nawet bardzo dobrze się spisywał w Bundeslidze, no ale potem przyszły czas na jego wędrówkę po Europie i już na Wyspach tak kolorowo nie było, prawda? Tak, na Wyspach nie było kolorowo, przede wszystkim w Chelsea w pierwszym sezonie może było troszeczkę kolorowo, bo ten Schürrle naprawdę nie wyglądał piłkarsko źle, natomiast drugi sezon w Chelsea już był po prostu przeciętny. A ta kariera w Fulham i w Spartaku Moskwa, czyli po prostu te dwa kluby, które wypożyczyły właśnie Schürrle z... Chciałem powiedzieć Tomasa Tuchela już, bo już się rozgadaliśmy o nim. Schürrle wypożyczyły właśnie z Borussii Dortmund. Bo było Chelsea, prawda? Było potem transfer do Borussii i z tej Borussii właśnie już Schürrle trafił do Fulham i do Spartaka. No to już naprawdę były takie, że tak powiem, ostatnie resztki sił André Schürrle w tym futbolu, mimo właśnie tego młodego wieku. Natomiast co nie zagrało w Chelsea? No przypomnijmy w sumie też, że André Schürrle grał w Chelsea w okresie, kiedy Eden Hazard też grał w Chelsea, o którym też już opowiadaliśmy tak. W poprzednim odcinku. W pierwszym odcinku wideo. Tak, w pierwszym odcinku wideo mówiliśmy o Hazardzie. 3 odcinki temu, 4. Nie wiem, kiedy to opublikujemy, nie wiem ile temu, ale pierwszy, można ale był znaleźć. Pierwszy. Ale był pierwszy ale był wideo pierwszy. Na pewno. I wydaje mi się, że być może to był jeden z powodów, bo André Schürrle właśnie nominalnie był, wydaje mi się, lewoskrzydłowym, lewym pomocnikiem. Chociaż też zdarzało mu się występować na przykład na ofensywnej pomocy, na napastniku, nawet na prawym skrzydle. Natomiast był to stricte lewy pomocnik, a jak pamiętamy, lewy skrzydłowy odcinek, no lewy pomocnik, lewy skrzydłowy, no jak pamiętamy, Eden Hazard również grał na tej pozycji, więc być może tam był jakiś konflikt pozycji, prawda, że tak, zdublowania. Tak, że po prostu, no nie oszukujmy się, nie ukrywajmy, że Eden Hazard jest lepszym piłkarzem, był lepszym piłkarzem niż André Schürrle, więc po prostu może ten Schürrle... Mimo tego silnego uderzenia, którym dysponował tak, Schürrle. No oczywiście tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Myślę, że to... Znaczy to nie był jeszcze, wydaje mi się, ten poziom Lukasa Podolskiego, jak opowiadał Wojciech Szczęsny, że jak Poldi strzelał na treningach Arsenalu, to on po prostu krył głowę już i nie chciał dostać piłką. Natomiast na pewno André Schürrle miał tą siłę strzału mocarną, prawda? No i w Chelsea mu nie poszło. Borussia to także niemiecka, znaczy jak po całym odcinku widać, że niemiecka ziemia naprawdę służyła Schürrle. Tak, szczególnie naprawdę to na był Niemiec krwi i kości. Wolfsburg. Tak, Wolfsburg. Wolfsburg, który odżył piłkarz. Odżył piłkarz piłkarsko. Tak? Odżył piłkarz piłkarsko i co ciekawe, chyba też o tym opowiadaliśmy już tutaj w tej części teoretycznej naszego odcinka. Tej części opowiastkowej, tak. Storytellingowej. Co ciekawe, Joachim Lew polecił mu, żeby właśnie do Wolfsburga wtedy pójść. Tak, to ja mówiłem. I Wolfsburg naprawdę miał wtedy bardzo fajną drużynę. Bardzo fajną drużynę, z tego co pamiętam, tam grał między innymi nie wiem, czy to był okres Kevina De Bruyne, ale być może jeszcze. I na pewno tam grał taki Brazylijczyk Diego, który był również fenomenalny. Także Wolfsburg wtedy był, no, taką myślę, trzecią, czwartą siłą Bundesligi, prawda? A jeszcze tylko o tym Tuchelu. Jedna rzecz. Zacząłem o Michale Zachodnim. Michał Zachodny jeszcze kilka tygodni temu nagrywał właśnie o nim podcast i on też tą fajną bardzo tezę wygłosił, że Tuchel w pewnym momencie się po prostu zatracił w swojej perfekcji. I ślepo wierzył w to, co chciał zrobić z Bayernem, ślepo wierzył w swój plan i taktyczny, i treningowy i nie potrafił po prostu dostosować odpowiednich środków i przełożyć ich piłkarsko właśnie na boisko. I wydaje mi się, że to też był jeden z powodów, dla których po prostu w Bayernie mu nie poszło. I biorąc pod uwagę te fatalne relacje z piłkarzami, bo one po prostu były po prostu karygodne, bo no nie można uderzać we własnych piłkarzy na konferencji prasowej, bo to wszystko, bo szatnia jakby żyje swoim życiem. To trochę wygląda tak jak teraz dla tych, którzy ogólnie się interesują tym, co się dzieje w sporcie, jak konflikt między naszymi skoczkami a ich trenerem. Tak, którzy tak. Którzy rozmawiają tak. Przez media teraz. Tak, nie wiem, czy to chyba Paweł Wąsek coś tam się wypowiadał. Też, ale i Kamil Stoch się wypowiadał negatywnie, tak, że on tak, nie rozumie, tak. Czemu trener chce od niego tak, tak a nie tylko tak. Z drugą stronę, prawda? Tak, no to jest tutaj rozmowa przez media, znowu ze strony zawodników. Straszne rzeczy. Odwrócone. Więc jeśli jesteście ciekawi jeszcze tematu Tomasa Tuchela, to polecamy uwadze jeden z ostatnich odcinków, tak? Zachodny do tablicy. Tak, Zachodny do tablicy, tak, polecamy serdecznie. A my jeszcze na koniec tej naszej rozmowy o tym, że w klubach bywało różnie, ale w reprezentacji Niemiec był taką stałą i bardzo ważnym punktem tej solidnie. Reprezentacji. Andreas Schürrle. André Schürrle to był jeden z fundamentów, wydaje mi się, reprezentacji Niemiec od 2010 roku.
rozegrał tam na pewno kilkadziesiąt meczów, koło 60 meczów i to na pewno jest już prawda. No tak, prawda? To już sprawdzone nie będziemy, tak? Tak, nie będziemy tego powtarzać. Ekspert się przygotował. Tak, no i wydaje mi się, że no Niemcy nigdy nie zapomną mu tej akcji finałowej, prawda, z 2014 roku, bo no oczywiście Mario Götze świetnie tą piłkę przyjął na klatkę piersiową, pokonał Romero, bramkarza Argentyny, ale no nie zapominajmy, że tą lewą stroną tam Andrés Silva przedryblował, szarżował. Przyciągnął tą piłkę, podholował lewą stronę wojska. Myślę, że pokażemy to, tą akcję, tak, prawda? Myślę, że już pewnie pokazaliśmy. Albo już nawet pokazaliśmy, widzicie, jak to się szybko dzieje. Tak, to się wszystko szybko dzieje. Tak. Nawet za nami gdzieś teraz leci ta akcja. Albo, bardzo możliwe. Bo lecą jego najlepsze bramki. I co chciałem jeszcze powiedzieć o tych Niemczech? No generalnie tamto pokolenie reprezentacji Niemiec było bardzo silne. No, Kevin Prince-Boateng, o którym tutaj też tak, już mówiliśmy. Też było. Tylko prawda, Jerome Boateng, czyli jego brat, Neuer, który do tej pory jeszcze gra w piłkę, Philipp Lahm, no to jeden z najlepszych prawych obrońców na świecie. Mario Gomez na środku napadu. Środek pomocy, Kedira, no znakomity piłkarz, Schweinsteiger też się wtedy jeszcze załapał, więc ci Niemcy byli mocarni w tamtym no okresie. No oczywiście Götze. Tak, no i oczywiście Götze, którego... Który często tę akcję kończył. I który również pojawi się w naszym odcinku. O, to zdradzę wam. Tak. Też się pojawi? Tak, bo no, Mario Götze, ja jeszcze nie wiedziałem, to, bo Mario Götze zaliczył tak koszmarny zjazd właśnie między innymi tam, no, od 2017 roku tak zjeżdżał w dół, że o tym trzeba powiedzieć. Także dobrze, na pewno Götze się pojawi. To już tą zapowiedzią kończymy tę część i zapraszamy do wysłuchania jeszcze o tym schyłku kariery Andrés Schürrle. I czym zajmuje się po karierze, ponieważ no, z tym Götze w sumie troszeczkę pozostał w jakichś tam relacjach nieco biznesowych. Trochę ze swoimi kolegami jeszcze został, także zapraszamy. W 2020 roku, kiedy Andrés Schürrle miał 29 lat, przekazał kibicom szokujące wieści. Piłkarz postanowił zakończyć karierę przez zwyczajne wypalenie zawodowe. Ta decyzja dojrzewała we mnie od dawna, powiedział na łamach niemieckiej gazety Der Spiegel. Nie potrzebuję już aplauzu. Coraz rzadziej mnie on cieszy, a coraz częściej dołuje. W piłkarskim świecie coraz częściej trzeba odgrywać konkretną rolę. Inaczej można stracić pracę i nie otrzymać kolejnej, mówił wprost. Pierwsze pogłoski o zawieszeniu butów na kołek przez Schürrle docierały do mediów już kilka lat wcześniej, kiedy piłkarz przeżywał spadek formy. Do decyzji dorósł dopiero w wieku 29 lat. Mało kto spodziewał się, że mistrz świata tak szybko pożegna się ze światowym futbolem. Co obecnie robi Andrés Schürrle? Po karierze znalazł czas na sporty ekstremalne. W zeszłym roku były gwiazdor Bundesligi wziął udział w wyzwaniu Iceman. Spacerując w grupie, wspina się praktycznie w samych shortach przy temperaturze spadającej poniżej minus 20 stopni Celsjusza. To naprawdę najtrudniejsze psychicznie i fizycznie przedsięwzięcie, w jakim brałem udział. Przez ostatnie kilka minut nie czułem swojego ciała i musiałem znaleźć energię głęboko w sobie, aby móc kontynuować. To doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę. Wiatr wiał ponad 100 km na godzinę i było minus 19 stopni Celsjusza. Ciało i umysł mogą być razem silniejsze niż myślałem. Oprócz tego niedawno Andrés Schürrle wspólnie ze swoim przyjacielem z boiska zainwestował w niemiecką sieć pizzerii Happy Slice. Szukam zajęcia poza piłką nożną. Ekosystem startupów jest ekscytujący, zwłaszcza jeśli zajmujesz się nimi bliżej i uważniej, mówił Mario Götze. Wielkie dzięki, że zostaliście z nami do końca. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zaobserwujcie, no albo zasubskrybujcie, zależnie czy oglądacie nas na Spotify czy na YouTubie. Jak macie nasz niedosyt, to za mną wyświetlają się wam nazwy naszych socjali, tam się pojawiamy znacznie częściej. Tak. Tak, myślę, że Piotr, powiedziałeś już wszystko. Mam nadzieję, że w sumie nie macie nas przesyt. Nie przesyciliśmy, nie przejedliśmy się jeszcze wam, ponieważ stosunkowo rzadko te odcinki dodajemy, natomiast na innych mediach społecznościowych jesteśmy dużo bardziej aktywniejsi i możecie zobaczyć na przykład, jak zza kulis wygląda nasza tutaj tak, praca. Szczególnie na Instagramie możecie zobaczyć, jak właśnie to nagrywamy, jak to nasze studio wygląda w realu, że tak powiem, i nie Realu Madryt. Jaka jest, bardzo dobry żart, Piotr, bardzo. Ja uwielbiam w ogóle słowne dowcipy, także tutaj... Takie potyczki słowne, no. Tak, no, bardzo także mnie kupiłeś. Jest polski język. Tak, no i chciałem o podejściu naszym powiedzieć jeszcze, który tutaj mamy, prawda, bo oni są legendy już, tak, prawda, że można upaść. Że czasem Michałowi nogi z niego wystają. Tak, ale to wiecie co, no tutaj jest generalnie wysoko, to trzeba uważać, żeby nie spaść, także no. A co za tydzień, Michałku?
Co za tydzień, co za tydzień. Co za tydzień, no. jaki piłkarz? No jaki piłkarz za tydzień, Piotrek, no a kiedy to nagrywamy? Mirosław Pękala, drodzy Państwo, za tydzień. Tak. Polski zawodnik, utalentowany zawodnik, który z reprezentacją młodzieżową zdobył naprawdę wiele, bardzo dobrze się tam pokazywał, no ale niestety, jak to często bywało w tej generacji piłkarzy... I w naszym programie. Tak, ale w generacji piłkarzy ogólnie lat 70. i 80. no zgubiło go zamiłowanie do mocnych trunków, tyle możemy powiedzieć. I zdradzić, tak, z Wujitsu. Tak, i zdradzić tak. Od razu, że będzie tu ciekawy crossover z Dariuszem Marciniakiem, o którym nagraliśmy już odcinek, bo okazuje się, że panowie się bardzo dobrze znali i nawet wspólnie za czasów gry w Śląsku Wrocław zdarzyło im się imprezowali. Tak, chciałem to jakoś ładniej ubrać słowa, że zdarzyło im się prawda, spotkać, zintegrować, ale możemy to tak również nazwać. Także... A z nami możecie się spotkać już za tydzień, właśnie w odcinku o Mirosławie Pękali. I nie mówimy Wam już tradycyjnie do usłyszenia, ale do zobaczenia.